Bo żeby Polska mogła mówić o produkcji amunicji, to Polska powinna mieć wszystkie komponenty o rodzimej produkcji. My nie mamy. My nie mamy rzeczy podstawowych do produkcji amunicji. Rzeczą podstawową to jest oczywiście proch. Ale żeby mieć proch, trzeba mieć swoją nitrocelulozę. My tego nie mamy. My importujemy proch, wiele rzeczy importujemy z zagranicy, łącznie z zapłonnikami, które komplotujemy w Polsce i mówimy, że to polska amunicja. Bo wkładamy ją w skrzynki z napisami polskimi. Panie generale, mówi pan o 6 tysiącach, które dostaje szeregowy yy, dobrowolnej służby wojskowej. Tak, Tak, o tym mówię, bo, bo ja już o tym mówiłem, że mojego sąsi sąsiada poszedł po to, żeby ubierać te pieniądze na wycieczkę do Hiszpanii kupić dwa laptopy, sobie i dziewczynie. E, Słyszałem, że to jest o, histor historia e, żołnierza, który chciał sobie kupić rower. E, i, I mam pytanie do samą... wobec tego, pani redaktor, czy to wynika z powodów patriotycznych, czy z mamony, niestety, ale te cmentarze, gdzie są pochowani żołnierze, zapełniają się w tempie nieprawdopodobnym. Pobliżenie wojny na Ukrainie nabrało takiego charakteru, że ta wojna jest niezwykle krwawa dla obu stron, ale to, na co stać Rosjan, na to nie stać Ukraińców. Myślę tu o potencjale ludzkim. Rosjan stać na te straty, Ukraińców na te straty nie stać. To są Fronty Wojny. Podcast tworzony przez Marcina Wyrwała. Witam Państwa serdecznie w czwartym już odcinku podcastu Fronty Wojny, podcast o wojnie, ale i o wojsku, ostatnio głównie o wojsku, bo nową prowadzącą jest Edyta Rzemła. Prowadzę ten podcast razem z Marcinem Wyrwałem, autorem i pomysłodawcą. Y Podcast mogą Państwo oglądać, słuchać, a nawet czytać. Najlepiej na Onet Audio, bo tam pełne wersje, ale też Spotify, Apple Podcast. Mamy swój kanał na YouTube. Jak Państwo wpiszą w Google Fronty Wojny, to na pewno to wyskoczy. No i cóż, dziś już przechodzę do przedstawienia naszego gościa specjalnego. Każdy gość niby specjalny, ale tutaj mamy jednak człowieka, na którego czekaliśmy od dłuższego czasu, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Dzień dobry, panie generale. Dla tych, którzy nie są do końca zorientowani, były dowódca wojsk lądowych, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony, rozchwytywany przez media, youtuberów. Edyta, masz coś do dodania? Oczywiście, kochany przez żołnierzy, byłych i obecnych. Legenda polskiej armii nie dalej niż dziś rano rozmawiałam ze starym oficerem, który jeszcze pamięta pana generała z czasów wojsk lądowych i opowiedział mi, mi dwie niesamowite historie z panem generałem, kiedy to właściwie pan generał pomógł osobiście dwóm e, żołnierzom, w tym jednemu weteranowi, za co pan, panie generale, wojsko jest panu do dzisiaj wdzięczne, bo takich postaw właściwie nie ma w tej chwili. jeżeli pan pozwoli, panie dyrektorze, ja powiem tak. Pani redaktora Edyta y, była zawsze z nami mocno związana, y, bardzo zawsze wspierała i w Iraku, w Afganistanie, zawsze była obecna przy nas. Pamiętam te czasy, kiedy y, bardzo mocno walczyła o to, żeby wojsko miało jak najlepsze wyposażenie, jak najlepszy sprzęt. Była na Cytadeli i tam dowódcy wyspano bardzo często z swoimi przyjaciółmi z innych redakcji i była tak jakby tą e, osobą, która mocno, mocno stawała za żołnierzami y, i to nie chodziło o, o ich obronę, ale chodziło o to, żeby żołnierze mieli wszystko to, co się żołnierzom należało. Zawsze Edyta była obecna przy najważniejszych wydarzeniach, które, które były naszym udziałem w Iraku w Afganistanie. Ale się nachwaliliśmy wszyscy <grym> siebie nawzajem. A ja tego mówię zaraz, o faktach. To... Słuchajcie, to ja w ogóle nie było. Ja tego w ogóle nie przewidziałem, ale teraz mi się przypomniało, że już jak mówimy o panu generale, bo ja czytam. Proszę państwa, taką książkę Jesteśmy na progu wojny Waldemar Skrzypczak O, i Edyta Rzymła. Proszę o, bardzo, co za koincydencja Mocno pożółkła ta książka eee, Czas, całkiem czas po... robić swoje Ale właśnie, czas ale właśnie ten czas jest tutaj najlepszy Dlatego ją wyjąłem To jest, szanowni państwo, książka z 2018 roku I to jest książka w tak wielu punktach profetyczna Ja w tym momencie czytam taki, taki fragment o obronie cywilnej Kiedy pan generał w tej książce mówi że brak koordynacji na poziomie państwa, obywatele są nieprzygotowani, że kiedy słyszymy syreny, to stajemy na baczność, bo nam się wydaje, że to jest rocznica powstania warszawskiego. Mamy 24. rok, nic się nie zmieniło. Nic. E, no dobrze, to przechodzimy już do rozmowy. Podzielimy sobie ją na cztery części. Omówimy, akurat nagrywamy w środę, był raport ministra Kośniaka-Kamysza o bezpieczeństwie państwa. Tarcza Wschód to następna bardzo ważna sprawa. Będziemy się zabezpieczać. Trochę amunicja. Może nam starczy jeszcze czasu na wojnę rosyjsko-ukraińską, bo ona zawsze jest ważna w naszym kontekście. No cóż. W sejmie minister Kośniak-Kamysz wystąpił. Miał dzisiaj długie wystąpienie. Pan minister przedstawił stan państwa w sensie w takim kontekście bezpieczeństwa oraz stan armii. Jego wystąpienie było na bazie raportu, który właśnie audytu, który właśnie zakończył pan generał Mieczysław Gocu, był szef sztabu generalnego. Większość raportu jest tajna albo ściśle tajna nawet. Z odsłuchów wiemy, że wnioski są miażdżące dla naszej armii, dla naszych rządzących, natomiast oczywiście nie znamy szczegółów. Te, które można było poznać, przedstawił pan minister z Mównicy Sejmowej i mówił o tym, że, co, że mamy niewydolny system i dziura w rekrutacji, że mamy jednostki wojskowe nie w pełni gotowe do walki, że jednostki wojskowe. Z związki taktyczne, które były formowane, m, były, kanibalizowały inne, czyli osłabiały inne jednostki, że pan minister Błaszczak stworzył dywizję, które liczyły 830 osób, czyli mieliśmy dywizję w sile drużyny czy kompanii, <grywania> a powinno liczyć kilka tysięcy, mówił o problemach z modernizacją, wymienił szereg różnych problemów, o których pewnie każdy moglibyśmy długo mówić, natomiast też pochwalił się, że budujemy wojska satelitarno-kosmiczne, że rozbudowujemy komponent cyber, że będziemy mieli wojska medyczne, że będziemy mieli wojska dronowe. No, duże mamy. Ja mam takie wrażenie, słuchaj, że je, mamy wielki problem. A jeżeli plany ministra się powiodą, to będziemy mieli jeszcze większy problem, panie generale. Znaczy, generalnie wydaje się, i chyba ten audyt miał to pokazać, że nie da się budować słowami polityków i propagandą armii. Armia to jest ciało żywe które potrzebuje zdolności, które identyfikuje które się przez liczbę żołnierzy, przez wyposażenie armii w nowoczesny sprzęt i zgranie bojowe tej armii. To jest y, dla mnie jako wojskowego wykładnia tego, czym jest armia. E, to, co pani wspomniała o tym, że na mapie Polski postawiono no, kilkanaście chorągiewek, po, za którymi zasadzie nie stoi, żadne wojsko nie stoi poza hasłami propagandowymi, to jest fakt. Y, I teraz y, ten nowy rząd musi z tym uporać, bo jeżeli zadeklarował, że będzie będzie kontynuował zarówno rozwój jednostek, jak i będzie kontynuował program modernizacji technicznej, czyli realizował te historyczne programy, no to jest to wielkie wyzwanie dla tego rządu i, i wielkie wyzwanie dla nas jako podatników, bo my musimy wszystkie te projekty, które deklarowali poprzednicy, a które chcą kontynuować ci, którzy teraz rządzą, muszą y, mieć na to pieniądze, które my dajemy. A zatem wydaje się, że to jest wyzwanie dla nas wszystkich, dla Polaków, chociażby w kontekście tego, że cały czas stoimy wobec tej groźby, tego najazdu za wschodniej granicy, o którym do my wojskowi my, mówimy mniej. Natomiast mówią o tym cały czas politycy, strasząc całą publikę wszystkich Polaków, tym, że już niebawem ten czarny scenariusz będzie się wypełniał. Zostało nam 2,5-3 lata. 2,5 roku, 3 lata. Generalna, pan uważa, że nie jest tak źle, jak mówią politycy, że w 2000 w 25 może nam, nas rzeczywiście czekać taki wysiłek związany z odparciem jakiejś agresji? Moim zdaniem Rosja za 3, 4 czy 5 lat nie będzie gotowa do wojny wielkoskolowej. I Rosjanom wcale nie chodzi o wojnę wielko Oni żyją wszystkich innych instrumentów, innych typów wojen, żeby y, y, nas y, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej w z skonfliktować. I nie będzie to agresja w rozumieniu takim, jakie to moja agresja w rozumieniu Ukrainy. To będzie zupełnie inna wojna. Konfliktują nas świetnie. Spójrzmy na podziały w naszych własnych krajach. W Polsce mamy bardzo głęboki podział. To, co się stało z premierem Słowacji Fico, to jest efekt podziałów na Słowacji w innych krajach tak samo, ale nie zauważył pan, że oni realnie Rosjanie, zaczynają być coraz bardziej agresywni tutaj, w tej naszej części. Ledwie dziś rozmawiamy w środę, Rosja e, ogłosiła, że jednostronnie będzie zmieniać granice na Bałtyku z Litwą i Finlandią. Znaczy, generalnie można było się tylko spodziewać, że Rosjanie będą robili wokół Bałtyku zamieszanie, ponieważ oni tak do, w zasadzie zostali odseparowani tego Bałtyku. Przez to, że Szwecja i Finlandia są w NATO, to bazy bałtyckie, czyli mówię tu o Kaliningradzie, o Bałtyjsku i o Petersburgu, czy o, nie wiem, to są te porty zamknięte. Rosjanie nie mają wielkiego pola manewru, w związku z tym będą szukali takich rozwiązań, które im pozwolą. Mieć więcej tej wody w Bałtyku. Choć to niczego nie zmieni. Nie będziemy mieli przewagi nad nami. W zasadzie flota bałtycka jest moim zdaniem pozbawiona jakiejkolwiek zdolności, bo jest w zasięgu wszystkich naszych rakiet i naszych okrętów. Ale świet- ale to będzie przecież świetne pole dla incydentów, tak? Ponieważ nagle dwa kraje będą uznawać, że te wody akurat należą do nich. Tak może być i tak spełnione będzie, ponieważ wody terytorialne są zawsze zgodnie z, zgodnie z prawem międzynarodowym je, je, określone. Ich zasięg jest te 12 milionów i mają prawo to wytyczyć. W związku z tym nikt tego nie może kwestionować, bo mają do tego prawo, co stanowi, o, o czym stanowi prawo międzynarodowe. Natomiast na pewno Rosjanie będą szukali takich konfliktów, takich prowokacji, takich typów wojen, wojnę ekonomiczną, wojnę każdą inną, którą oni wymyślą, żeby e, budzić nas i pokój, żeby e, burzyć nasze, nasze samouspokojenie i wiarę w to, że jesteśmy silni i zwarci gotowi. Rosjanie mają plan, moim zdaniem, będą robili wszystko, żeby dokonać destrukcji funkcjonowaniu. Unii Europejskiej i NATO. I to był ich zamiar od dawna. No tak, my po prostu. Hmm. To jest pytanie, na ile my jesteśmy silni, zwarci i gotowi. A ja... Ja, bym, ja bym chciała wrócić do pana ministra Kosiniaka kamysza który dzisiaj przedstawił swój plan rozwoju armii i e, jak on się ma w kontekście tego, o czym pan generał mówi. E, czyli e, de facto, jeżeli nie możemy się spodziewać takiej klasycznej wojny, e, to co, jakie komponenty, Jakie zdolności wojska powinniśmy rozwijać? Czy rzeczywiście ten nacisk na cyber, na wojska kosmiczne, ko na satelity, rozpoznanie. To, to, na pewno na... trzeba y, ocenić y, potencjalne, potencjalne zagrożenia, bo w tym stopniu ministra Kąsienka Kamysza nie było wyartykułowane, przeciwko jakim zagrożeniom budujemy zdolności. Mówiła, że pani... budujemy zdolności, ale, pani ale my generale, nie wiemy, na co budujemy. Ale panie generale, no przecież my nadal nie mamy dokumentów strategicznych. No więc... My maszerujemy, tylko nie, wie, nie wiemy, w którą stronę, czy ten kierunek, w którym maszerujemy, to jest dobry kierunek. E, ja e, przypomnę, że Biała Księga została napisana, czyli ta dla, ta dla wojska i dla ludzi, e, dla naszego społeczeństwa w 2013 roku. Jeszcze przed... Niech mi pani pokaże źródło lub... Instytucje lub szereg instytucji, które są gotowe podjąć taki wysiłek, żeby wspólnie wypracować strategię bezpieczeństwa państwa, gdzie będą te rzeczy, o których minister Kośniak dzisiaj mówił, wartykułowane. <grymne> Czyli identyfikacja zagrożeń, które nam, które nam grożą, następnie identyfikacja tego, czym powinniśmy dysponować, żeby być odpornymi na te zagrożenia. I trzecie, jak budować te zdolności, żeby odeprzeć te zagrożenia. Nie brakuje strategii, więc ani e, osoba pana prezydenta, ani BBN, ani Mon, ani nikt widać wyraźnie, że się nad tematem zasadniczym nie pochylają. Mówią pochylają o budowaniu zdolności, się, Pochylają Nie pochylają się, przynajmniej w zapowiedziach słychać, że się pochylają. Natomiast ja z e, wiem, że się nie pochylają, ponieważ no, nie ma tych zespołów autorskich, które mogłyby pro, opracować nowe pro, y, dokumenty. To chyba wynika też z tak, tak jakiś, nie, braku współpracy między Pałacem, bbn a rządem, bo ja tutaj nie widzę spójności, choć wszyscy mówią, że celem nadrzędnym jest bez, bezpieczeństwo państwa. Nie przykłada się no na strategię tą, z której wynika później budowa sił zbrojnych i budowa nowych formacji, dronowych, cyberbezpieczeństwa. To jest taka kakafonia polityczna, z której nic nie wynika, ale z kolei jej źródłem nie jest strategia. I to jest główny problem. Podsumowując, w dziesiątym roku wojny toczonej za naszą granicą wciąż budujemy strategię. Tak. Znaczy budujemy. Dobra zgoda. To zajmijmy, się, to zajmijmy się tym kierunkiem, którym my już chyba zidentyfikowaliśmy jako taki dosyć groźny, czyli kierunkiem wschodnim i Rosją. Wyjściowo umawialiśmy się z panem generałem, że będziemy rozmawiać z nim o pewnym wywiadzie dotyczącym tego. To był wywiad w Delfi. tak Pan powiedział, tak, tak. że powinniśmy minować granice. Mi to się bardzo spodobało. Zaraz sobie to przedyskutuję. A, w międzyczasie, a między, w międzyczasie premier Tuski, minister obrony Kośniak-Kamysz na krakowskim rynku ogłosili... Tarczę wschód, i to się wszystko z sobą e, skleja. Zanim przejdziemy do tej tarczy Wschód, to może o samym wydarzeniu, bo tu myślę, mamy chyba pytanie do pana. Ja myślę tak, że warto odnotować to, co się stało na rynku w Krakowie. E, dlatego, że pan minister Kośniak kamysz e, na wstępie właściwie zrobił taki manewr, który miał go pokazać jako e, polityka który po rządach Błaszczaka już nie będzie łączył wojska z polityką, wyprosił wojskowych z konferencji prasowej. Tymczasem w ubiegłym tygodniu moi zaprzyjaźnieni oficerowie zadzwonili do mnie wściekli wściekli, mówiąc, że właśnie Kośniak zaordynował defiladę na rynku w Krakowie i oni mają robić rekonesans, a czasu jest mało. Pytanie do mnie brzmiało, pani redaktor, czy oni się różnią od poprzedników? Po rekonesansie okazało się jednak, że nie da się tak szybko zrobić tej defilady, więc stanęło na tym, że będą skromne obchody mm, rocznicy Bici No tak, Ale, w... Ale... Wciąż... Mieliśmy dwóch polityków. Na tle wojska. Tle wojsko. Tak. Czy y, rzeczywiście można wierzyć panu ministrowi, że. W środku mu... kampanii przedwyborczej do parlamentu? Właśnie europejskiego. to jest istotne. Czy można wierzyć panu ministrowi, że rozdzieli rzeczywiście garnitur od munduru? Znaczy, politykom raczej chyba trudno to oddzielić. Politycy lubią wojsko i lubią na tle wojska się fotografować. To wszyscy. Ja To dla mnie żadne nowum, bo tak zawsze było, jest i pewnie tak będzie. Dla polityków jest to bardzo takie, bym powiedział, e, dobre miejsce i dobre towarzystwo, e, bo Polacy kochają wojsko. A politykom się wydaje, że jak kochają wojsko, to też będą ich kochać. Niekoniecznie. <grym w> skrażenie obrazkowe. Niekoniecznie, niekoniecznie. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.